owego dnia Jezus wyszedł z domu i usiadł nad jeziorem. Wnet zebrały się ku niego tłumy, tak wielkie, że wszedł do łodzi i usiadł. A cały lud stał na brzegu. I mówił im wiele w przypowieściach tymi słowami. Oto siewca wyszedł siać. A gdy siał, jedne ziarna padły na drogę, nadleciały ptaki i wydziobały je. Inne padły na grunt skalisty, gdzie niewiele miały ziemi. I wnet powschodziły, bo gleba nie była głęboka. Lecz gdy słońce wzeszło, przypaliły się i uschły, bo nie miały korzenia. Inne znowu padły między ciernie, a ciernie wybujały i zagłuszyły je. Inne wreszcie padły na ziemię żyzną i plon wydały. Jedne stokrotny, drugie sześćdziesięciokrotny, a inne trzydziestokrotny. Kto ma uszy, niechaj słucha. Dla mnie takie pierwsze pytanie, które powstaje w moim sercu po przeczytaniu tego fragmentu Ewangelii, to właśnie jaką ja jestem glebą? Czy tą żyzną, czy właśnie wręcz może przeciwnie? I Pan Bóg zadaje mi takie też pytania, jak ja słucham tego Słowa Bożego? Czy mam do Niego szacunek? Ile czasu Mu poświęcam? Czy uważnie Go słucham w czasie Eucharystii i w czasie codziennego rozważania? Te obrazy, które Pan Bóg przedstawia w tej przypowieści o tych glebach, dla mnie są też taką pomocą, wskazówką w codziennym rachunku sumienia. I dzięki nim mogę sobie zadać takie też proste pytania i na nie odpowiedzieć. Jakie jest moje serce? Czy czasem nie jest twarde, niby wytrzymałe, ale bardzo płytkie, jak ziemia skalista? I czy kiedy słowo w nie wpada, to od razu usycha? Czy może moje serce jest jak ziemia, jak droga, po której mnóstwo ludzi przechadza się, bo ciągle biegnę, nie mam czasu na zatrzymanie? Czy może moje serce jest pełne różnych dźwięków i nie ma czasu w nim na milczenie, na zatrzymanie, na czas ciszy, na czas wyłącznie słuchania? I kiedy to Słowo Boże wpada do mojego serca, to czy od razu nie zostaje zagłuszone? I wiem, że nie zawsze jestem taką glebą, jaką chciałabym być, że nie zawsze jestem ziemią piękną i żyzną. Ale mimo tego pierwszego pytania, które sobie stawiam, czy jestem ziemią żyzną, to Pan Bóg wychodzi z tym pierwszym zdaniem tej przypowieści. Oto siewca wyszedł siać i zadaje mi takie pytanie, że to ja jestem siewcą. Czy ty mnie słuchasz? Czy ty widzisz, że to ja daję słowo? Że nieważne, czy zdaje mi się, że jestem godna, czy moje serce jest zamknięte, że to Pan Jezus ma moc przemienić moje serce i spowodować, że choć zdaje mi się, że nie dam rady, to to słowo wyda piękny i wielki plon. Nie.